Już po raz siódmy odbył się dolnośląski turniej taneczny osób niepełnosprawnych. W turnieju udział wzięło 18 warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków wsparcia z Dolnego Śląska. W tym roku to 150 osób i co roku liczba jest ta coraz większa, a to niewątpliwie świadczy o potrzebie organizacji tego typu imprez dla osób niepełnosprawnych. Najważniejsza w tym jest zabawa i zabawa, integracja osób niepełnosprawnych i chęć pokazania tych talentów osób niepełnosprawnych, ponieważ żeby przygotować się do takiego turnieju, to naprawdę trzeba mnóstwo pracy, wyrzeczeń, poświęcenia, zaangażowania wielu ludzi, tutaj opiekunów, wychowawców, terapeutów. Tego typu imprezy służą również do tego, żeby ich przygotowywać poprzez integrację, poprzez relacje międzyludzkie pełnosprawnymi z niepełnosprawnymi w tym kierunku, aby jak najbardziej mogli uczestniczyć w 100% w życiu, jak każdy z nas. Osoby niepełnosprawne pokazują, że są pełnoprawnymi uczestnikami życia publicznego, organizują wiele różnych wspaniałych przedsięwzięć. Nie tylko turniej tańca osób niepełnosprawnych, ale również i warsztaty teatralne, różnego rodzaju spotkania, przeglądy piosenki. Nasz wydział zajmuje się wspomaganiem osób niepełnosprawnych. Wspomagamy bardzo często różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, które ubiegają się o środki finansowe, między innymi na tego typu imprezy. Także sprawy osób niepełnosprawnych i praca z osobami niepełnosprawnymi jest nam bardzo bliska. I Urząd Marszałkowski, Marszałek właśnie również dokłada wszelkich starań, żeby jak najszerszym zakresie wspomagać osoby niepełnosprawne. Jak to w sporcie bywa, zawsze musi być wytypowany ktoś na podium, musi być pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Staraliśmy się, żeby to było jak najbardziej obiektywne, wytypowaliśmy zwycięzców, ale gratulujemy wszystkim uczestnikom tego turnieju, ponieważ zaprezentowali się znakomicie, pokazali, że mimo że mają jakieś słabości, niepełnosprawności, to umieją się bawić, z uśmiechem na twarzy podchodzić do życia i tańczyć na wysokim poziomie. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach: solo, para oraz grupa. Atrakcją turnieju był pokaz breakdance'a i udział uczestników w zumbie. Jestem tutaj bardzo pod wrażeniem i chciałem serdecznie podziękować zarówno i organizatorom, ale również wszystkim i uczestnikom i tym opiekunom, którzy przygotowali do dzisiejszego turnieju tych wszystkich uczestników.